Jarek, plan na ten dwumecz u siebie z Komar Krakowią wykonany. Jesteście tak naprawdę w połowie drogi i dzisiaj na szczęście tych takich negatywnych emocji związanych z grą już nie było. No tak, nie było jakichś negatywnych emocji, natomiast mecz podobnie jak wczoraj, bardzo, bardzo ciężki. Typowy mecz playoffu, dużo walki na lodzie. Tak samo jak wczoraj przegrywaliśmy, ale pokazaliśmy dużo, dużo charakteru, dużo woli walki, tego, czego nawzajem od siebie oczekujemy. Każdy stanął na wysokości zadania i zmiana za zmianą, od początku drugiej tercji zaczęliśmy wskakiwać na właściwe tory i myślę, że potem już zasłużenie wygraliśmy. Tak jak mówiłeś, podobnie jak wczoraj musieliście odrabiać straty, ale to wy jako pierwsi objęliście dzisiaj prowadzenie w meczu. Gonienie wyniku chyba dodatkowo was mobilizuje, bo znacznie lepiej wtedy gracie. No tak, no jeszcze można powiedzieć, nie byliśmy w tym playoffie podstawieni pod taką ścianą, że przegrywaliśmy mecz. Dlatego też właśnie cieszy to, że potrafimy dobrze na to zareagować, tak? Że czy wygrywamy, czy przegrywamy, gramy swój hokej, dążymy do zwycięstwa i na razie nam to wychodzi. Także oby tak dalej, oby wszyscy tak samo jak do tej pory z zaangażowaniem walczyli jeden za drugiego i mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj przełomowy moment meczu to gol Bartka Pociechy? Tak, moim zdaniem zdecydowanie tak. To wcześniej mieliśmy trochę przewagi, ale nie strzeliliśmy gola, natomiast Bartek pięknie uderzył i potem już myślę, że było dużo łatwiej. Pewne, można powiedzieć, ciśnienie z nas zeszło i od tego momentu myślę, że już kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń.